Kminkówka z pewnością nie jest nalewką deserową, ale doskonale poprawia samopoczucie po sytym i ciężkim posiłku. W dodatku jest bardzo prosta w przygotowaniu. Będziemy potrzebować 60 g kminku oraz litr czystej wódki. Najpierw kminek wsypujemy do butelki, najlepiej z ciemnego szkła. My na potrzeby filmu użyliśmy butli przezroczystej. Kminek zalewamy wódką i szczelnie zamykamy. Butlę odstawiamy na 2 tygodnie w ciemne miejsce. Powinna być przechowywana w temperaturze pokojowej. Dobrze jest każdego dnia zamieszać jej zawartością. Po 14 dniach macerowania przystępujemy do drugiego etapu produkcji. Nasz nalew wygląda już zupełnie inaczej. Płyn nabrał głębokiej złotej barwy. Teraz należy go dwukrotnie przefiltrować na sitku z wyłożoną jałową gazą. Po zakończeniu tej czynności można już nalewkę rozlać do butelek. Nalewka jest naturalnie mętna, więc przed podaniem należy ją wstrząsnąć. Kminkówkę podajemy po posiłku jako środek na dobre trawienie. Szczególnie przyda się po ciężkich i tłustych mięsnych potrawach. Jeśli spodobał Ci się ten przepis, daj łapkę w górę pod filmem i subskrybuj nasz kanał. Obejrzyj także inne filmy z przepisami.